W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochani, są takie dni w naszym życiu, że dosłownie nie wiemy, co powiedzieć. Nie wiemy, jak ująć nasze myśli, nasze emocje, nasze rozterki, nasz ból i smutek. Nie wiemy, jakie słowa wypowiedzieć, by oddać to, co czujemy i co przeżywamy. I dziś jest taki dzień. Miałem przygotowane zupełnie inne rozważanie, ale w piątek dotarła do nas informacja o wybuchu gazu w budynku plebanii parafii ewangelickiej w Katowicach-Szopienicach. Później kolejne informacje o tym, co się dzieje. Nadzieja, smutek i przerażenie. Przygotowałem więc inne rozważanie, ale na ten sam tekst. Na tekst dzisiejszego dnia, soboty 28 stycznia. To fragment pierwszej księgi Samuela, 17 rozdział, 45 wiersz. Dawid odpowiedział Filistyńczykowi: Ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów. Katastrofa budowlana, która dotknęła zbór w Katowicach-Szopienicach, kojarzy mi się dziś z Goliatem. Z kimś, kto atakuje, z kimś, kto nie daje szans, z kimś, kto chce unicestwić. W tym wypadku z czymś. Myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, że poszkodowani mogą czuć się jak podczas starcia z Goliatem. Taki ogrom tragedii, pustki, utraty i śmierci dotyka człowieka i atakuje niczym potężny wróg, niczym coś, ktoś, co ma zamiar nas zniszczyć. I łącząc się dziś w modlitwie, ale i w myślach z tymi, których dotknęła tragedia, prosimy i dedykujemy im ten tekst. Prosimy ich, aby spojrzeli na Goliata, spojrzeli prosto w jego oczy i powiedzieli: Pan zastępów jest z nami. Bez względu na wszystko. Bez względu na to, co dzieje się tutaj, w doczesności. Pan zastępów jest z nami. A niech siła naszych modlitw, naszej wspólnej nadziei, naszej wspólnoty będzie odczuwalna w Katowicach-Szopienicach i we wszystkich tych miejscach, w których dzieją się ludzkie tragedie. Kochani, takie doświadczenie spotkania z Goliatem nie jest obce nikomu z nas. Każda i każdy z nas w pewnych momentach życia musi stanąć przed Goliatem, przebierającym taką bądź inną postać. Choroby, smutku, rozstania, życiowej tragedii i katastrofy. Życzę nam wszystkim, szczególnie tym, którzy mierzą się dzisiaj z tragedią swojego życia, z wielkim wyzwaniem, abyśmy odnaleźli w sobie dar wiary, abyśmy spojrzeli na Goliata, który nas atakuje, tym spojrzeniem Dawida, pełnym nadziei, wiary, ufności i pewności Dawida niezwyciężonego,
Dawida, który pokładał całą nadzieję w Panu. Kochani, pozwólcie, że na koniec odczytam słowo skierowane do nas przez biskupa Jerzego Samca, biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i przez biskupa Mariana Niemca, biskupa diecezji katowickiej naszego Kościoła. Drogie siostry i drodzy bracia w Jezusie Chrystusie, otrzymaliśmy tragiczne wieści z parafii w Szopienicach. Na skutek wybuchu gazu został w połowie zniszczony budynek plebanii. Po przeprowadzonej akcji ratowniczej odnaleziono ciała dwóch osób. W szpitalu przebywa aktualnie jeden poparzony mężczyzna oraz dwoje dzieci, dzieci wikariusza parafii. Proboszcz z rodziną nie doznali obrażeń. Nie ucierpiała również rodzina ukraińska, która mieszkała w tym budynku. Po ustaleniu konkretnych potrzeb będziemy informować, jakiej pomocy potrzebują poszkodowane rodziny. Dziękujemy za wszystkie słowa wsparcia i zapewnienia o modlitwach, jakie do nas dotarły. W tej trudnej chwili prosimy Was o dalsze modlitwy, szczególnie o osoby przebywające w szpitalu, o rodziny zmarłych osób, wszystkich poszkodowanych oraz o całą szopienicką parafię. W psalmie 34 czytamy: Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu. Wasi w Chrystusie. Kochani, pamiętajcie proszę o zborze szopienickim w swoich modlitwach. Pamiętajcie o wszystkich pogrążonych w smutku po utracie bliskich. Pamiętajcie o wszystkich poszkodowanych. Pamiętajcie o tych, którzy toczą swoją walkę w szpitalu. Niech Bóg Wam błogosławi, dodaje siły, nadziei. Niech będzie z Wami. Amen.